Witam Cię w odcinku Lisa Nowego podcastu o strasznych tureckich wierzeniach. W tym odcinku poruszymy tematy związane z turecką mitologią oraz z ludowymi wierzeniami. Mnie ten temat zawsze bardzo interesował i mam nadzieję, że Tobie także wyda się interesujący. A więc zaczynamy! Tureckie wierzenia związane z duchami i siłami nadprzyrodzonymi to efekt wieloletniego przenikania się wpływów różnych kultur obecnych na ziemiach wchodzących w skład Imperium Osłańskiego oraz terenach do niego przylegających. W konsekwencji mamy do czynienia z bogatą mieszanką historii, które niejednego przyprawiają o gęsią skórkę. W Turcji duchy oraz wszelkie próby nawiązania z nimi kontaktu kojarzą się zdecydowanie negatywnie. Turcy obawiają się ingerencji sił nadprzyrodzonych, dlatego raczej unikają rozmów na ich temat. Jako oswoić tureckie strachy? Najlepiej dobrze je poznać. Dżiny. Dżiny pojawiły się w kulturze tureckiej jako istoty zaczerpnięte z mitologii arabskiej. Stanowiły one istotną część mitologicznych wyobrażeń jeszcze z okresu przedmuzułmańskiego. Po wprowadzeniu islamu, umysłowość społeczna nie zrezygnowała całkowicie z lokalnych wierzeń i kultów. Dżiny znalazły swoje miejsce pośród innych istot rozumnych stworzonych przez jedynego Boga. Według wiary muzułmańskiej stanowią one trzecią kategorię stworzeń, obok aniołów i ludzi. Zgodnie z popularnymi wierzeniami, dżiny powstały z ognia bez dymu. Mogą one przebierać różne postaci, lub też być niewidzialne. Dżiny nigdy nie ukazują się grupą. Przychodzą, gdy jesteśmy sami, lub czujemy się samotni. Lubią zjawiać się nocą i przechadzać się w świetle księżyca. Znajdziecie je na pustyni, w ruinach i miejscach spowitych mrokiem. Dżiny dzielą się na dobre i złe. W zależności od nastroju potrafią być bardzo kapryśne i podstępne. Jeśli jednak dobrze je traktujemy, one też są nam przychylne i nie należy się ich obawiać. Pojawiają się zawsze, gdy głośno je przywołujemy. Turcy boją się obecności dżinów, dlatego unikają wymawiania słowa dżin. Opowiadając o nich najczęściej używają bezpiecznego określenia urcz harfliler, dosłownie trójliterowcy, które odnosi się do liczby liter w tureckim wyrazie dżin. Złe dżiny, zwane szejtanami, to niewierne boku duchy, nad którymi władzę dzierży upadły anioł i blis. Ochronę przed nimi stanowi żelazo i wykonane z niego przedmioty. Szejtany, po turecku szejtan, tak bardzo nie lubią żelaza, że już samo wypowiedzenie jego nazwy, czyli tureckie Demir, odstrasza zagrażające nam siłę. Al-Karysy. Al-Karysy to postać związana z wierzeniami ludowymi obecnymi głównie na terenach Anatolii. Wzmianki na jej temat można znaleźć w mitach i legendach utrwalanych przez wszystkie ludy turkijskie. W zależności od regionu bywa nazywana również Albasty, Albis lub Al-. Zazwyczaj przedstawiona jest jako kobieta w czerwieni, obrzydkiej, nieproporcjonalnie dużej twarzy z rzadko rozstawionymi końskimi zębami i długimi czarnymi włosami. Według tureckich wierzeń, Alkaresy nawiedza kobiety w połogu, dlatego to właśnie one najbardziej powinny się jej obawiać. Alkaresy najchętniej żywi się wątrobami noworodków. Stanowi zagrożenie również dla nienarodzonych jeszcze dzieci. Podobno potrafi wcielać się w postaci różnych zwierząt, Dlatego nie powinno się ich dopuszczać zarówno do niemowląt, jak i młodych matek. Niektórzy folkloryści twierdzą, że Alkarysy zalicza się do grupy dżinów. W społecznościach pochodzenia turkijskiego wierzy się, że podobnie jak inne dżiny, Alkarysy panicznie boi się żelaza. Aby zapobiec jej działaniu, dawniej w niektórych domach pod poduszki rodzących kobiet wkładano żelazne noże lub igły. Podobno Alkarysy unika koloru czerwonego. Dlatego warto sprezentować młodej mamie czerwone ozdoby, czerwoną pościel lub kosz czerwonych owoców. Racjonalizując, można uznać, że postać alkarysy to wyraz społecznego strachu przed złym przebiegiem porodu i utratą dziecka. Infekcje, wszelkie zaburzenia psychiczne u kobiet w okresie połogu czy nawet depresja poporodowa przypisywane są obecności złych duchów. Warto wspomnieć, że zakażenie obserwowane czasem u kobiet w okresie poporodowym po turecku określane jest wspomnianym wcześniej terminem albast. Karabasan. Zgodnie z turecką kulturą ludową, karabasan to podobne do zjawy stworzenie, które nawiedza swoje ofiary we śnie. Nocą zakrada się do ich pokoju, unieruchamia i próbuje udusić. Nieszczęśnik, choć przytomny, nie jest w stanie zawołać o pomoc. Wizyta Karabasan najczęściej powoduje koszmary, halucynacje oraz inne nieprzyjemne doświadczenia senne, w których dominuje przede wszystkim uczucie strachu i niepokoju. Aby ostraszyć Karabasan, zaleca się przywoływanie Allaha, odmawianie modlitw, recytowanie Koranu oraz noszenie przy sobie mózki, która stanowi pewnego rodzaju talizman z wyrytymi wersetami Koranu. W Turcji Karabasan identyfikuje się ze zjawiskiem paraliżu sennego. Po turecku felgi. Osoba, którego doświadcza, jest w pełni świadoma, ale nie posiada kontroli nad własnym ciałem. Nie może się poruszyć, ani nic powiedzieć. Czasem towarzyszy temu ucisk w klatce piersiowej, omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe. To pewnego rodzaju błąd fizjologiczny, którego przyczyn niektórzy dopatrują się w działaniu sił nadprzyrodzonych. Azmycz. Lubisz podróżować w pojedynkę? Uważaj na ducha o imieniu Azmycz czy zwodzi samotnych podróżników, dlatego nazywany jest również dżinem zagubionych po turecku kaib dżini. Trudno opisać jego wygląd, gdyż nie posiada żadnych charakterystycznych cech. Najczęściej przybiera postać kogoś bliskiego. Łatwo mu ulec i tym samym wejść w jego władanie. Wystarczy, że się odwrócisz i odpowiesz na wołanie pozornie znajomego głosu. Azmycz zaciąga swoje ofiary w ciemny las, nad rzekę lub urwisko i tam je zabija. Według mitologii tureckiej i bałkańskiej to właśnie on odpowiada za historię o zaginionych wędrowcach. A na koniec mam dla ciebie straszny słowniczek. Powtarzaj za mną. Dżin, po turecku, dżin. Duch zjawa. Hayalet. Zombie. Hortlak. Hortlak. Diabeł. Szejtan. Szejtan. Wilkołak. Kurt Adam. Kurt Adam. Wiedźma. Dżady. Dżady. Vampir? vampir vampir